jest obiekt na co dzień niedostępny dla mieszkańców. Zależało nam, żeby ludzie mogli sobie obejrzeć, zobaczyć, jak tutaj wygląda oczyszczanie ścieków, a także zwiedzić naszą farmę fotowoltaiczną, która jest stosunkowo świeżym obiektem. Zwiedzaliśmy tutaj parę miejsc, przede wszystkim budynek piaskownika, gdzie było przede wszystkim takie wstępne oczyszczanie mechaniczne. Następnie przeszliśmy sobie na zbiornik, czyli nasze serce oczyszczalni, gdzie mogliśmy zobaczyć, jak biologia działa w oczyszczaniu ścieków, zobaczyć, jaka to jest technologia. Farma zajmuje około 5000 metrów, obsługuje tutaj naszą oczyszczalnię, produkuje około 200 tysięcy kWh rocznie. Żeby zobaczyć właśnie, jak działa, powiedzmy, świat od strony takiej technicznej, bo to wszystko, co mamy, to wydaje się takie, no, że po prostu jest wzięte, nie, mamy wodę w kranie, a też jest dla nas ciekawe właśnie, jaki jest cały ten proces, żeby ją uzyskać właśnie od ścieku, chociażby przez oczyszczenie. Akurat ja kończyłam ochronę środowiska, także również jest to dla mnie interesujące, a dla dzieci jest to takie wstępne poznanie pewnych procesów. Jeszcze są małe, ale jest to też fajna możliwość w ogóle tutaj wejść na teren zakładu, który jest na co dzień niedostępny i jedynie można gdzieś na ten temat poczytać w książkach. To dzisiaj skorzystaliśmy właśnie z tej fajnej okazji, że jest ten, które? Szóste, tak? Szóste urodziny GZM-u i tutaj w Wojkowicach właśnie w tym zakładzie się pojawiliśmy. Wszystko jest ciekawe, zapachy są w końcu naturalne, nie? Już nam znane, bo przecież zdarza się w różnych miejscach je pomochać. No i sama praca i to, co bardzo fajnie tutaj pani nam tutaj, ta oprowadzająca, która jeszcze tam drugą grupę teraz ma ze sobą, opowiadała, także to wszystko jest ciekawe i warto wiedzieć, jak to działa.